W naszym studiu już pierwszy zapowiadany gość, pan Bartosz Mackiewicz z Amnesty International. Witam pana bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 8 dzień marca, czyli Święto Kobiet. Niektórzy dzisiaj paniom swoim kobietom będą wręczać kwiaty, będą zabierać je na kolację, ale Amnesty International przygotowała taką specjalną akcję. W dość wyjątkowy sposób można uczcić właśnie Dzień Kobiety, w dość wyjątkowy sposób można pomóc kobietom, bo rozumiem, że manifaktura dzisiaj jest organizowana w Poznaniu, to jest też taka właśnie forma pomocy, ale też forma prezentu dla tych kobiet, w obronie których organizowana jest manifestacja. Dokładnie. Chcieliśmy zaprosić wszystkich poznaniaków na akcję solidarnościową z ofiarami przemocy domowej i przemocy wobec kobiet uwarunkowanej przez płeć. Zasada jest taka, że organizujemy te akcje po to, aby zwykli ludzie mogli wyrazić swoją solidarność z ofiarami przemocy domowej i aby tym ofiarom udzielić realnej pomocy przez podpisanie przez Polskę konwencji w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Do tej konwencji sobie jeszcze wróciłem, bo wiem, że są z nią problemy. Tak. Czy poprzez właśnie uczestnictwo w marszu rzeczywiście możemy jakoś pomóc na przykład, nie wiem, kobiecie, która jest notorycznie bita przez swojego męża? Tak, bo możemy spowodować zmiany systemowe i strukturalne, które doprowadzą pośrednio do tego, że ta kobieta przestanie być bita. W ten sposób właśnie ta kobieta będzie mogła w dłuższej perspektywie, długoterminowo odczuć skutki naszych działań. Czyli mówi pan o zmianach systemowych. Nie liczy pan na to, że taka manifestacja może wpłynąć właśnie na tego mężczyznę, który bije kobietę, że idzie taki tłum przeciwko temu, co on robi i to go jest w stanie zmienić? Być może ktoś się obudzi, jeżeli ktoś ma odpowiednią dawkę autorefleksji, jest możliwe, że to przekona. A może to zarobi z przemocą psychiczną, na przykład albo ekonomiczną. Mówiąc o przemocy, najczęściej mamy na myśli przemoc fizyczną, ale są różnego rodzaju przemoce, z którymi spotykają się kobiety w swoim życiu. Jakby pan mógł powiedzieć właśnie nie tylko o tej przemocy fizycznej, ale jeszcze w jaki sposób kobiety ulegają właśnie przemocy. Nasze wolontariuszki podczas manifestacji będą charakteryzowane tak typowo na ofiary przemocy fizycznej. Będą miały namalowane podbite oczy i siniaki, natomiast przemocy psychicznej się nie widzi. Ofiara molestowania seksualnego nie przyzna się, że coś jest z nią nie tak, że cierpi. Nie odróżnimy jej na ulicy od kobiety czy też mężczyzny. Mhm. Całkowicie zdrowego i szczęśliwego. Tak samo przemoc ekonomiczna oznacza ubezwłasnowolnienie kobiety, pod względem możliwości decydowania o sobie. Przemoc może być także zwyczajowa, czyli możemy zabronić kobiecie decydowania o tym, co się dzieje z jej ciałem. I na przykład odmówić jej dostępu do praw reprodukcyjnych. Ile będzie miała dzieci, mhm. Kiedy będzie miała dzieci, w jakich odstępach czasu. Naszym gościem, przypominam, jest pan Bartosz Mackiewicz z Amnesty International. Jeżeli pan zna jakieś dane odnośnie właśnie przemocy wobec kobiet w Polsce, jaki to jest procentowy, ile kobiet na 100 spotykało się z przemocą, jakąkolwiek przemocą w swoim życiu? 25% kobiet spotkało się z jakąkolwiek przemocą wobec życiu. 14% z tej całej liczby wszystkich kobiet w Polsce spotkało się z przemocą ze strony swojego partnera życiowego albo osoby, która z nią wspólnie zamieszkuje. Natomiast 60% Polaków zna co najmniej jedną osobę, która doznała przemocy psychicznej lub fizycznej. I 16% Polaków w ogóle jakiejkolwiek przemocy doznało w swoim życiu. Tak wynika z badań TNS-owo z 2010 roku, z których wynikło zresztą, że ta ilość przemocy wzrosła w ciągu ostatnich 10 lat. Właśnie ta przemoc wzrasta. Takich akcji, na przykład Manifa, jest w Polsce coraz więcej. Społeczeństwo nasze, można tak powiedzieć, nie wiem, czy pan takie odnosi wrażenie, że jakoś się powoli zaczyna aktywizować. Mieliśmy całkiem niedawno manifestację ACTA, zresztą udane, bo doprowadziły do zmian w prawie. Czy też na to liczycie, że takie manifestacje przyczynią się do zmiany prawa? Oczywiście. Liczymy, że podczas akcji będzie do podpisania petycja do ministra Sikorskiego, w której prosimy go o podpisanie konwencji w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Przyjęty jest przez Komitet Rady Ministrów Rady Europy w kwietniu 2011 roku. I dlatego liczymy, że minister Sikorski, tak jak się udało w sprawie ACTA, tak uda się również w sprawie tej konwencji. A według pana, dlaczego jest taki problem właśnie z podpisaniem tej konwencji?
Szczerze mówiąc, nie wiem. O to wypadałoby zapytać ministra Sikorskiego. Dlaczego podpisały już ją Albania, Słowacja czy Portugalia, Ukraina i Turcja, kraje niekojarzone z ochroną praw człowieka, a cały czas waha się jeszcze Polska? My swoje poparcie będziemy mogli wyrazić podczas manifestacji. Tam będzie można złożyć podpis właśnie skierowany. Pod petycją bezpośrednio do ministra Sikorskiego. Przypomnijmy jeszcze, o której manifestacja się o 18.30 pod pomnikiem Starego Marycha. I w którą stronę będziecie szli? Manifestacja będzie stacjonarna, to znaczy, że oświetlimy miejsce, w którym będziemy działać, będziemy również zbierać podpisy pod petycjami i damy możliwość poznania wyrażenia swojego sprzeciwu wobec przemocy domowej i przemocy wobec kobiet. Myślę, że warto podkreślić słowo oświetlimy, bo podobno na te manifestacje, na manifę trzeba przyjść z jakimiś rekwizytami, aby Wam mógł więcej powiedzieć o tych rekwizytach. Rekwizyty nie są żadne szczególne. Wystarczy się sobie dowolne źródło światła. Zapalniczkę, zapałkę, latarkę, świece. Generalnie jest to związane z hasłem, które przyświeca manifie. Czyli naświetlmy sprawę przemocy wobec kobiet. I w taki sposób będziecie pomagać kobietom w tym wyjątkowym dniu, tak, jakim jest 8 marca. Tak, naświetlając problem, bo to jest tak w angielskim przysłowie, taki słoń w bawialni. Wszyscy go widzą, ale nikt o nim nie mówi. Więc ktoś musi po prostu zacząć tę sprawę upamiętniać, naświetlać. Często jest przy okazji właśnie Dnia Kobiet takie hasło, że kochamy nasze kobiety, że oddajemy im nieraz cześć i chwałę, ale tylko przy okazji ich święta, że 8 marca wszystkie kobiety dostają kwiaty, 8 marca kobietom się szczególnie pomaga, później przez cały rok jest tak jak zawsze. Czy nie ma Pan wrażenia, że tego typu manifestacje, czy tego typu manifestacje też są organizowane tak naprawdę tylko od święta, a przez cały rok można odnieść wrażenie, że nic się nie robi w sprawach kobiet? Amnesty International nie wręcza kobietom kwiatów 8 marca, właśnie dlatego, że ja osobiście uznaję to za pusty gest. Na temat praw kobiet trzeba działać przez cały rok i Amnesty International przez cały rok, na przykład podczas maratonu pisania listów, Działaliśmy w obronie meksykańskich kobiet zgwałconych przez żołnierzy, które nie mogły znaleźć sprawiedliwości. Udało się. I dlatego Amnesty International działa przez cały rok w obronie ofiar przemocy. W tym roku Amnesty International po raz pierwszy zaangażowało się w organizowanie manify. Dlaczego? Powodów jest kilka. Pierwszym jest trochę takim nasza poznańska duma. Jak to w naszym mieście ma nie być manify? Ale pozostałe dwa są dużo poważniejsze. Po pierwsze, Poznań jest zbyt dużym miastem, ofiary przemocy są w Poznaniu, tak jak w każdym innym mieście i tak jak w każdym innym mieście potrzebują pomocy. I w końcu Polska cały czas jeszcze nie podpisała tej konwencji, która daje nowe, nowoczesne, skuteczne instrumenty do ścigania sprawców i eliminowania przemocy. To może bardziej, że tak powiem, efektywne działanie byłoby właśnie pisanie tych listów. Ja wczoraj zainteresowałem się bardzo tym tematem. To w ogóle polski oddział Amnesty International wymyślił akcję pisania listów, jeżeli dobrze to czytałem. I rzeczywiście jest dość dużo sukcesów na tym polu właśnie w związku z pisaniem listów. Wiem, że w Poznaniu w kilkunastu miejscach odbywała się taka akcja. Na czym polega właśnie to pisanie listów? Ja wiem, że to jest akcja kilkudniowa, ale na pewno już robicie jakieś przygotowania do tegorocznej. W jaki sposób można się zaangażować właśnie w pisanie listów? W najprostszy możliwy sposób. Wystarczy przyjść i napisać list w obronie więźnia sumienia, czyli osoby prześladowanej za swoje poglądy lub której nie zapewniono uczciwego procesu lub w jakikolwiek inny sposób narażonej na łamanie swoich praw człowieka. Aby zaangażować się w działalność Amnesty International, warto napisać listu zawsze odbywa się w grudniu, ale w każdym momencie można albo wejść na naszą stronę internetową, albo taką kartkę, dostać od naszej swojej grupy lokalnej i wysłać swój adres. Wtedy będziemy mieli najnowsze informacje o więźniach sumienia, którzy akurat potrzebują pomocy. Maraton pisania listów polega na tym, że ludzie z całego świata, w chwili obecnej maraton jest organizowany nawet w Japonii, oni wyrażają swoją solidarność z osobami, których prawa człowieka są narażone lub łamane, także jak najbardziej z ofiarami przemocy domowej wobec kobiet. Mówi Pan o takim zaangażowaniu jednostronnym, bo ja dzisiaj jestem tutaj i
pójdę do Amnesty, napiszę list, ale na pewno też można stać się członkiem Amnesty International i działać właśnie tak jak na przykład pan. Można jak najbardziej stać się członkiem, wystarczy przyjść do nas, naszej grupy lokalnej, zapraszamy na nasze spotkania do Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa o 19.30 co poniedziałek, a jak zawsze tam jesteśmy. Tam też można uzyskać więcej informacji na temat członkostwa. Mhm. Nie jest to trudne. Członkostwo jest całkowicie egalitarne i demokratyczne. Obecnie w Poznaniu nie ma ani jednego pracownika Amnesty International, są tylko wolontariusze. Czyli jeżeli Państwo chcą zaangażować się w pomoc osobom prześladowanym, w pomoc tym, których los mocno doświadczył, wystarczy na przykład zajrzeć na stronę amnesty.org.pl. I tam na pewno znajdziecie Państwo oddział poznański i więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Państwo możecie pomóc. A jeszcze na sam koniec tej dzisiejszej rozmowy mam pytanie. W tym momencie jakaś taka bardzo, bardzo paląca kwestia, którą zajmujecie się, oprócz kobiet, bo wiadomo, że dzisiaj będzie dużo o kobietach, ale nie wiem, czy w tym momencie jest na świecie, gdzieś na świecie albo w Polsce, jest takie miejsce zapalne, w którym zaczyna się bardzo źle dziać i trzeba o tym mówić. Oczywiście. Przecież w Homs w Syrii cały czas giną ludzie. I na stronie Amnesty International można podpisać apel i do Baszara Asara, może w końcu się ugnie, i również do wszystkich, którzy mogą wpłynąć na tego człowieka, aby natychmiast zatrzymał przemoc, osądził tych, którzy przemocy się dopuszczają w jego imieniu lub posługując się jego imieniem. I aby ocalić ludzi uwięzionych w tym mieście. Mhm. Czyli jeżeli Państwo chcą pomóc kobietom w Polsce albo na przykład mieszkańcom Syrii, mieszkańcom miasta Homs, też wystarczy wejść na stronę Amnesty International i tam na pewno znajdziecie Państwo więcej informacji, w jaki sposób ulżyć cierpieniom wszystkich ludzi, którzy w tym momencie nie mają za wesoło. Dziękuję Panu bardzo za przybycie do nas do studia. Mam nadzieję, że dzisiaj manifestacja po raz pierwszy organizowana przez Amnesty przyciągnie mnóstwo poznaniaków i życzę powodzenia w dalszych działaniach, bo rzeczywiście bardzo dużo ta organizacja, w której Pan działa, robi dobrego nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, za co jeszcze raz dziękuję. A my już powoli będziemy przechodzić do kolejnego etapu naszego programu, czyli przegląd najważniejszych portali internetowych. Zapraszam.